Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Ekspozycja Podcast. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o ostatniej rodzinie Jana Matuszyńskiego oraz ogólnie zagłębimy się w obraz Beksińskich. W dziwaczny, przerażający i dosyć mroczny momentami obraz, ale jednak obraz, który wydaje mi się, że warto znać. Tak więc zapraszam do oglądania. Zdzisław Beksiński urodził się 24 lutego 1929 roku w Sanoku. Jego rodzina mieszkała w Sanoku już od kilku pokoleń. Jego pradziadek Mateusz wbił tam jako pierwszy i Mateusz to w ogóle jest człowiek, o którym możemy sobie porozmawiać, ponieważ Mateusz był całkiem spoko gościem. Między innymi brał udział w powstaniu listopadowym, a także założył zakłady kotlarskie, które potem dały początek działającej do dziś firmie Autosan, firmie, jak można się domyślić, produkującej autobusy. Dziadek Zdzisława, Władysław, był architektem i wiele, kurde, jak to odmienić, sanokowskich, no w każdym razie projektów Sanoka należało do niego. Ojcem Zdzisława był Stanisław. Studiował on na Politechnice Lwowskiej, gdzie również uzyskał tytuł geodety. Gość był w ogóle turbokozakiem, ponieważ po wybuchu I wojny światowej dołączył do armii Austro-Węgier, po czym zachorował na gruźlicę. Szybko jednak przebimbał się po sanatorium, po czym podjarany wrócił na front, gdzie niestety nie mógł się zbyt długo nacieszyć powrotem na wojnę, ponieważ trafił do włoskiej niewoli. Udało mu się jednak uciec i dołączyć do armii polskiej. Matką Zdzisława była Stanisława. Kobieta była nauczycielką, korepetytorką oraz artystką, co w tym przypadku jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o jakieś rodzeństwo Zdzisława, no to niestety go nie miał, był jedynakiem. Tym, co łączy wszystkie wymienione wyżej osoby, a także kilka innych, jest dom przy ulicy Jagiellońskiej w Sanoku. Jagiellońskiej oczywiście do czasów okupacji, ponieważ wtedy zmieniono jej nazwę na Adolf Hitler Strasse. W sumie tak sobie teraz uświadomiłem, że to nazwisko bardzo często pojawia się w ostatnich odcinkach. To był w ogóle bardzo ciekawy dom. Z jego przodu wynajmowano kawałek jako aptekę i to nie byle jaką aptekę. To była apteka pod opatrznością Bożą. Znany malarz być może siedziałby tam dłużej, gdyby nie fatalny stan techniczny budynku, który na dodatek zaczął pogarszać się pod koniec lat 60., a kilka lat później mieszkanie tam było realnym zagrożeniem. Zdzisek wyprowadził się do Warszawy razem z rodziną, ale o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Gdy Zdzisław miał 10 lat, wybuchła II wojna światowa. Wielu później historyków właśnie w tym wydarzeniu upatrywało przyczynę późniejszych dziwacznych czy mocno niepokojących obrazów. Jednak prawda jest taka, że było raczej na odwrót, to znaczy, jak Zdzisław sam wspominał, wychowany na komiksach, gdzie czytał o atakach kosmitów czy wielkich promieniach śmierci, myślał, wow, ale to będzie zajebiste. Wydawało mu się, że wojna przyniesie, i tutaj cytat, niesłychanie spektakularne przeżycia. No jak można się domyślać, nie okazało się tak, chociaż też nie było w drugą stronę. Sam mówił, że wojna nie była dla niego jakąś wielką traumą, tak jak niektórzy później wskazywali. Zdzisek podczas wojny znalazł sobie szybko fajną zabawę i było to kolekcjonowanie niewypałów. Tak mocno się w to wkręcił, że w pewnym momencie udało mu się znaleźć sporych rozmiarów niewypał, który jednak wypalił i co pozbawiło go kawałków palców lewej dłoni, dokładnie z kciuka i palca wskazującego. I to właśnie na okres wojny przypada okres edukacji młodego artysty. Uczęszczał do sanockiej szkoły handlowej i ta szkoła istnieje do dziś. Dzisiaj znana jest jako zespół szkół numer 1 w Sanoku. Jednocześnie pobierał edukację w ramach tajnego nauczania. W tamtym okresie zmuszany był również do nauki gry na fortepianie, czego szczerze nienawidził, ale po latach jednak docenił te lekcje. Zdzisław w samej szkole raczej nie był duszą towarzystwa i wolał siedzieć w kącie samemu i malować i bardzo rzadko przyjmował jakieś propozycje, na przykład na wyjście ze znajomymi. I to właśnie malowanie dosyć szybko przyniosło jednak korzyści. Zdarzało mu się używać rysunków jako waluty w handlu wymiennym, a pod koniec gimnazjum zorganizował pierwszą wystawę. Jednak no nie była ona zbyt dużym sukcesem, ponieważ okoliczny ksiądz katecheta podobno powiedział, że jego ohydne dzieła będą gorszyć pokolenia. Po gimnazjum przyszedł czas na wybór szkoły średniej, nikogo więc chyba nie dziwi, że malujący obrazy, słuchający muzyki klasycznej, grający na fortepianie chłopak wybrał profil matematyczno-fizyczny, bo tak jest, Zdzisław trafił na matwis. Tylko co dalej? No, przez liceum udało mu się na spokojnie przejść, ale studia to również nie była taka oczywista dla Beksińskiego sprawa. Zdzisław marzył, aby zostać reżyserem i chciał iść do szkoły filmowej, na co jednak nie zgodził się jego ojciec. Jego ojciec, przypomnijmy, inżynier, najprawdopodobniej obawiał się, że jakkolwiek to zabrzmi, zostawi syna bez fachu w ręku. Ojciec koniec końców zgodził się na studia filmowe, ale dopiero po tym, jak Zdzisław skończył architekturę. Jak sam później Zdzisław wspominał, nie znosił szkoły, ale wykonywał polecenia rodziców, ponieważ do głowy mu nie przyszło, żeby w jakikolwiek w ogóle sposób móc się sprzeciwić. Zdzisław koniec końców nigdy nie wyląduje na reżyserii, ale
mimo ogromnej niechęci, skończy architekturę. Jeżeli chodzi o same studia filmowe, tutaj jest taka ciekawostka, że kiedyś Zdzisław Beksiński miał spotkać się z Andrzejem Wajdą. To spotkanie nigdy nie doszło, ale wyobraźcie sobie, jak ciekawe to by było spotkanie. Z jednej strony mieliśmy malarza, który chciał zostać reżyserem, a z drugiej strony mieliśmy reżysera, który chciał zostać malarzem. Wracając jednak do tych studiów architektonicznych, no przecież może się wydawać, że to nie były takie złe studia dla artysty, no przecież tu i tu rysowanie, co nie? No właśnie nie do końca, ponieważ Zdzisława głównie irytował brak artystycznej swobody, która panowała w tym zawodzie, w zawodzie przecież opierającym się na stworzeniu planu, potem projektu, a potem bardzo dokładnej realizacji zarówno planu, jak i projektu. Dla niego było to po prostu nudne, nudziły go nawet zajęcia z rysunku i, jak wspominali jego znajomi, zawsze oddawał kartkę jako pierwszy. Zamiast tego wolał skupiać się na własnych pracach oraz szukaniu własnego stylu. Jeden z jego kolegów opowiadał, że Zdzisław często przynosił i pokazywał teczkę ze swoimi pracami, jednak to nie były rysunki związane z architekturą, to nie były budynki, to nie były jakieś kolumny, to były, jak sam wspominał, jakieś czaszki, resztki munduru czy rozkopane mogiły. Dobra, ale nie oszukujmy się, to nie jest aż tak ciekawe. Pogadajmy, jak wyglądało życie studenckie Zdzisława, bo tutaj od czasów liceum trochę się zmieniło. Teraz bardzo często chodził do kina, teatru, opery, a także wychodził z kolegami. Co chłopaki robili w takim razie? No, nie wiem, o czym pomyśleliście, ale bardzo często wyśmiewali i kpili ze stalinizmu czy komunizmu. Wiedzieli, jak jest to niebezpieczne, zwłaszcza, że w momencie, gdy Zdzisław był studentem, Stalin cały czas żył i cały czas trwała jedna z najbardziej represyjnych epok w historii Polski. Jednak nic ich to za bardzo nie obchodziło. Co ciekawe, Zdzisław i tak później wziął udział w pochodzie pierwszomajowym. I szybkie wytłumaczenie, pochód pierwszomajowy to było takie święto pracy, święto organizowane w ramach hołdu klasie robotniczej. No w każdym razie mocno propagandowe i jeszcze bardziej komunistyczne święto, więc tutaj pojawia się pytanie, dlaczego w zasadzie Zdzisław zdecydował się na udział. No nie, nie było to z poczucia w cudzysłowie patriotycznego obowiązku, tylko raczej z ciekawości oraz dla pewnego rodzaju żartu. Sam nie należał do żadnej organizacji. Jednak to właśnie podczas studiów bardzo często jest tak, że to w tym okresie znajduje się tę osobę. I tak było również w tym przypadku. Rok starsza Zofia pochodziła z bardzo biednej rodziny. Co prawda jej ojciec prowadził sklep, jednak pieniędzy ledwo starczało na utrzymanie rodziny. I to właśnie matka, która starała się wiązać koniec z końcem, wpoiła swoim dzieciom nawyk pracy. Chyba całkiem skutecznie, ponieważ Zofia zawsze coś robiła, jednocześnie powtarzała, że no to tak grzech siedzieć za darmo. Para poznała się dzięki temu, że po prostu mieszkali blisko siebie. Od samego początku była to bardzo specyficzna relacja. Z jednej strony on, orbitujący we własnej głowie student AGH, a z drugiej strony ona, cicha, spokojna, religijna studentka UJ-u. Niby z jednej strony nie pasowali do siebie ani w ząb, ale jednak w 1951 roku stanęli na ślubnym kobiercu i to jeszcze zanim skończyli studia, gdzie odbył się ten ślub. No, nie wiadomo, sam Beksiński wspominał to tak. Pytałem bardzo grzecznie księdza, czy nie dałoby się tego całego hokus pokus załatwić bez mojej obecności, ale niestety rytuał tego wymagał. Nie mieliśmy jednak żadnego zdjęcia ślubnego, bo kolega pożyczył ode mnie aparat i zapomniał przynieść do kościoła. Więc tak, no powtórzę to jeszcze raz. To było dziwne małżeństwo, a Zosia godziła się w tym małżeństwie w zasadzie na wszystko dla męża. Dla niego zrobiła prawo jazdy, przestała chodzić do kościoła, a także stawała przed jego obiektywem. Nawet przy tak specyficznych i odważnych pracach, jak słynne zdjęcia nagiej kobiety związanej sznurkiem. I tak, to właśnie to była nasza cicha, spokojna Zosia. To nie było jednak tak, że Zdzisław totalnie wykorzystywał Zofię. W przypadku tej rodziny sytuacja była trochę bardziej skomplikowana, ale nie wybiegajmy jeszcze w przyszłość. Po ślubie niestety nie można było jednak zacząć miesiąca miodowego, ponieważ Zofia momentalnie zachorowała na gruźlicę. Chwilę przeleżała w szpitalu w Krakowie, po czym kurowała się w Zakopanem. Dochodziła do siebie jednak nie w Zakopanem, a w Zdzisława rodzinnym mieście, w Sanoku. Prowadziła się tam zaraz po ślubie, jednak musiała niestety przebywać tam bez męża. Dlaczego? Dlatego, że niestety, ale dostał on nakaz pracy. Po studiach musiał więc zostać w Krakowie, po czym przeniesiono go do Rzeszowa, gdzie wznosił bloki mieszkalne przy dzisiejszej ulicy Hetmańskiej. Zdzisław również w tamtym momencie zaczął bardzo intensywnie rysować. Wynikało to głównie z faktu, że mieszkając w hotelu robotniczym nie było szans na zorganizowanie ciemni fotograficznej, więc no logiczne, że nie mógł robić zdjęć. Czyli koniec końców miał co robić w czasie wolnym, prawda? Nie do końca, no. Znaczy nie do końca w czasie wolnym, ponieważ Zdzisław rysował również podczas pracy, co musiało prowadzić do nieprzyjemnej konsekwencji,
i faktycznie do takich prowadziło. Po wizycie Najwyższej Izby Kontroli został momentalnie wyrzucony z posady, tylko no właśnie, ja wspomniałem tutaj o nieprzyjemnych konsekwencjach, ale Zdzisław no, totalnie się ucieszył, wreszcie czuł się wolny i mógł teraz zajmować się wyłącznie sztuką. Wrócił więc do rodzinnego domu w Sanoku, gdzie mieszkała już Zofia, tak jak powiedzieliśmy sobie, i szybko również ogarnął sobie pracę w firmie Autosan, gdzie projektował autobusy. Tak, to ten sam Autosan, o którym wspomniałem wcześniej, i ta firma została założona pośrednio przez pradziadka Zdzisława, Mateusza. Sama praca szła mu Zdzisławowi całkiem nieźle, to właśnie tam zaczął uczyć się malarstwa olejnego. Tak naprawdę nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ Zdzisław szybko uznał, że pierdoli tę robotę i idzie na swoje. W tamtym momencie całkowicie poświęcił się sztuce. Na początku przynosiło miernawe efekty. No dobra, ale jak tam, jeżeli chodzi o jego relacje z Zofią, no... Zdzisław od samego początku nie chciał mieć dzieci. W ogóle przez pierwsze parę lat małżeństwa śpi z Zofią w oddzielnych łóżkach i to podobno z powodu lęków oraz pewnego rodzaju fobii. Nie zmienia to jednak faktu, że 30 maja 1958 roku w Sanoku rodzi się pierwsze i jedyne dziecko Beksińskich – Tomasz. Imię zostało wybrane nieprzypadkowo, wybrane zostało na cześć pisarza Tomasza Manna, noblisty oraz autora Czarodziejskiej Góry, czyli powieści uwielbianej wręcz zarówno przez Zofię, jak i przez Zdzisława. Zdzisław po latach wyzna, że, i tutaj cytat, że został do tego zmuszony gadaniem prowincją i w ogóle takimi. Zdzisław też nagrał reakcję na to wydarzenie, na dowiedzenie się o swoim dziecku, no prawie jak niektórzy youtuberzy dzisiaj. I ta reakcja pokazywała troszkę zaniepokojonego Zdzisława, jednak bardziej oczekującego. W końcu urodził się młody Tomek i Tomek w zasadzie mógł robić wszystko. Nie są mu stawiane żadne większe granice, aczkolwiek gdy zdarzało mu się nie słuchać mamy, to Zdzisław mówił, że jak Hitler był mały, to zawsze słuchał swojej mamy. Nie wiem, czy to pomagało. W każdym razie z innej beczki to młody Tomek nie chodził do przedszkola oraz nie miał zbyt wielu kolegów jako dziecko. Jego największą fascynacją, jakkolwiek to zabrzmi, był jego ojciec, a także jego obrazy. Obrazy fascynujące, dziwaczne, mroczne. Młody Tomasz w bardzo młodym wieku również zaczął interesować się muzyką, w której szczególnie upodobał sobie progresywnego rocka. Szybko odnalazł się również w trochę bardziej mroczniejszych rzeczach. Lubił muzykę gotycką, a także uwielbiał horrory. I to nawet pomimo tego, że jak sam wspominał ostatni raz, bał się oglądając filmu Kobieta Wąż z roku 1966, który obejrzał mając 12 lat. Z innych filmów uwielbiał westerny i to na tyle, że oglądał je z rodzicami, a później widziane sceny próbował odgrywać w ogrodzie. Potem przeszło to w inne, absolutne polskie klasyki, takie jak Czterej Pancerni, a także Stawka Większa niż Życie. Z tym drugim odgrywanie scenek w ogrodzie stało się mocno problematyczne, że tak lekko to ujmę, głównie z faktu, że Tomasz wcielał się w rolę gestapowców. Tomasz chodził do pierwszego ELO w Sanoku na profil humanistyczno-historyczny, gdzie w roku 1977 zdał maturę. Jak sam wspominał, bardzo unikał lekcji WF-u, a na lekcjach niemieckiego zdarzało mu się krzyknąć Heil Hitler. Nie ma co się więc dziwić, że koledzy uważali go za mocnego dziwaka, ale w sumie nie miało to większego znaczenia, ponieważ był całkiem lubiany, a ludzie chcieli z nim spędzać czas. W tamtym też okresie starał się on jak najwięcej tworzyć, pisał opowiadania, starał się malować, tworzył słuchowiska kryminalne oraz tworzył komiksy. W drugiej klasie liceum zakręcił się w szkolnym radiowęźle i, to jest dosyć ważne, tam również po raz pierwszy zaczyna prowadzić własne audycje. Pomimo tego, że to tylko szkolny radiowęzeł, Tomasz bardzo się przygotowywał, w domu researchował zespoły, utwory czy muzyków oraz gatunki, o których później mówił. Podobno uczniom wtedy bardzo się to podobało. Jednak mniej więcej w podobnym okresie co zdana matura Tomasza, władze Sanoka zdecydowały o przeznaczeniu rodzinnego domu Beksińskich do rozbiórki. Cała rodzina zdecydowała się zamieszkać w Warszawie, a Zdzisław zamieszkał razem z Zofią, swoją matką Stanisławą oraz matką Zosi, również Stanisławą. Tomasz jednak zdecydowanie mroczniej pożegnał się z Sanokiem. Najpierw rozwiesił klepsydry sugerujące własną śmierć. Taki żart. Tomasz również przeprowadził się do Warszawy, jednak mieszkał oddzielnie, parę bloków dalej od rodziców. Jednak na początku wyjechał do Katowic, gdzie podjął studia filologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Szybko jednak rzucił Śląsk i wrócił do Warszawy, gdzie na UW kontynuował swoje studia. Zdzisław za to zaczyna być całkiem popularny w stolicy, a w 1982 roku poznaje absolutnie kluczową postać w jego życiu. Piotra Dmochowskiego, tylko no właśnie, kim był ten Piotr Dmochowski?
No, Dmochowski to był całkiem ogarnięty gość. Piotr na czwartym roku studiów prawniczych na UW wyleciał do Francji, a to właśnie w Paryżu skończył studia na Wydziale Prawa. Był adwokatem przy sądzie apelacyjnym w Paryżu oraz profesorem prawa na cudownie brzmiącym Uniwersytecie Paryż X. Nie wymyśliłem tego. No dobra, ale powiedziałem, że gość był kluczowy w życiu Zdzisława, tylko no właśnie dlaczego? Wynikało to z prostego faktu, to właśnie on zaczął upowszechniać jego sztukę na świecie. Piotr razem ze swoją żoną Adną byli prywatnie ogromnymi miłośnikami sztuki oraz jej kolekcjonerami. Podpisali kontrakt z Beksińskim, i to nie byle jaki, bo 30-paroletni kontrakt, na wyłączność, co w końcu zaczęło przynosić Zdzisławowi bardzo dobre dochody. Jakie dokładnie dochody? No Piotr po latach mówił, że razem ze Zdzisławem mieli ustaloną niezmienną stawkę i było to $1000 za jeden obraz. Ile to było na tamte czasy? No w latach 80. kurs dolara skakał w Polsce od 300 do nawet 600 zł, więc łatwo sobie policzyć. Pracę Zdzisława można było oglądać na wystawach zagranicznych, m.in. we Francji, Belgii, Niemczech czy Japonii. W Japonii w latach 90. istniała stała wystawa w muzeum w Osace. Wystawa oczywiście już nie istnieje, ale wiele obrazów do dziś pozostało w Japonii. Sami Japończycy byli nawet skłonni zapłacić $1 000 000 za obraz Beksińskiego. Jak do tego w ogóle doszło? Piotr wspominał, że skontaktowała się z nim jakaś dziwaczna, pięcioosobowa grupa Japończyków. Grupa ta zadzwoniła do galerii prowadzonej przez Piotra z pytaniem, czy mają jakiekolwiek obrazy Beksińskiego. Piotr odparł, że no pewnie, jasne. Jednak jak sam wspominał, akcent rozmówcy oraz bardzo specyficzny i bardzo mocno niezrozumiały sposób mówienia sprawiły, że Piotr na początku totalnie olał swojego rozmówcę. Jednak ten sam Japończyk zadzwonił ponownie na następny dzień i wtedy Piotr zdał sobie sprawę, że no kurde, chyba jest on faktycznie zainteresowany twórczością malarza. Umówili spotkanie, Piotr miał odebrać grupę z lotniska w Paryżu, jednak nie dotarł tam na czas. Wina korków, tym razem na serio. Znalazł on ich jednak, jak później sam wspominał, w jednym z najbardziej ekskluzywnych hoteli w Paryżu. Wszyscy razem na następny dzień spotkali się w galerii Piotra, gdzie ten pokazał im ponad 50 obrazów, które wszystkie zostały bardzo dokładnie obejrzane oraz fotografowane przez Japończyków. Po tym wszystkim Piotr delikatnie zmęczony zapytał, czy może szanowni państwo są zainteresowani zakupem tych obrazów. No Japończycy byli i to od razu zapytali o jakiś rabacik. Japończycy jednak kompletnie nie wiedzieli, jakie ceny wchodziły w grę. No i Piotr to dosyć dobrze wykorzystał. W hotelu, w którym się później spotkali, podobno Japończycy podali Piotrkowi worek z pieniędzmi i to pod stołem. Łącznie $75 000. Piotr razem z obrazami udał się do Japonii, gdzie dostał połowę obiecanej kwoty, a druga część chwilę później pojawiła się na jego koncie. Łącznie okrągły $1 000 000. Co jednak na to Zdzisław? No, w sumie to nic, gdyby nie to, że Japończycy przyjechali również do niego. Starali się przebić kontrakt Piotra oraz kupić wiszące w jego mieszkaniu obrazy, jednak Zdzisław w swoim stylu uznał, że żadnego dealu nie będzie, obawiając się, że przyjechała do niego jakaś japońska mafia, czy sama Yakuza wręcz, chcąca wybrać swoje pieniądze. No, byłoby to w sumie całkiem ciekawe, ale niestety nie była to japońska mafia, tylko po prostu entuzjaści, tacy sami jak Piotr, z tą różnicą, że bardzo, bardzo bogaci. Co jednak później działo się z tymi bogatymi Japończykami? No, tu jest pewien problem, ponieważ tak naprawdę nie do końca wiadomo. Cała grupa stworzyła nowoczesną, bardzo luksusową galerię sztuki w Japonii, jednak w pewnym czasie splajtowali. Podczas tworzenia książki Beksińscy, Portret podwójny, autorce Magdalenie Grzebałkowskiej udało się odnaleźć jednego z tych Japończyków, jednak podobno nie chciał rozmawiać o tej sprawie, a wręcz sprawiał wrażenie przestraszonego. Trudno też powiedzieć, co stało się oraz gdzie przebywają te obrazy w liczbie około 60. No ale dobra, trochę za bardzo wyjechaliśmy w przyszłość, to może wróćmy do rzeczywistości i powiedzmy sobie, co tam robił Tomek. No trzeba powiedzieć, że radził sobie całkiem nieźle, dzięki swojej pasji szybko został prezenterem muzycznym. Jednak nie mówimy tu jeszcze o pracy w radiu, na czym ta fucha więc wtedy polegała. No Tomasz musiał jeździć po Polsce, po najróżniejszych domach kultury, gdzie puszczał muzykę albo pracował jako lektor. Zdobył też uprawnienia prezentera dyskotekowego, czyli no to już poziom wyżej, dzięki którym mógł prowadzić dyskoteki na Śląsku, w Krakowie czy Rzeszowie oraz w jego rodzinnym Sanoku, gdzie prowadził regularną imprezę pod nazwą Super Video Disco. Wróćmy jednak do wątku lektorskiego, bo to jest w sumie całkiem ciekawe. W 1983 wraz z kolegą kupił magnetowid, dzięki któremu mogli wyświetlać pozyskane na giełdzie tanie filmy. To były filmy bardzo często anglojęzyczne, ale też co ciekawe bardzo często oficjalnie niedostępne w kinach. Tomasz sam przygotowywał więc przetłumaczony skrypt, który później odczytywał na żywo, sam albo razem ze znajomymi, z takimi, tak można powiedzieć, z takim podziałem na rolę.
Pomimo tego, że Tomasz Beksiński głównie kojarzony jest z pracy w radiu, o czym za chwilę również sobie powiemy, na swoim koncie tłumacza też ma całkiem niezłe portfolio. Wszystko, tak na serio, zaczęło się w drugiej połowie lat 80. XX wieku, gdy w Polsce zaczyna rozkwitać rynek kaset wideo. To jednak nie oburzyło Tomasza, oburzyły go fatalne tłumaczenia filmów o Jamesie Bondzie. Sam osobiście przetłumaczył film Octopussy, znany w Polsce jako Ośmiorniczka, to jest chyba jedno z moich ulubionych tłumaczeń. I tak przygotowane tłumaczenie zaniósł do ETE, czyli firmy zajmującej się rozpowszechnianiem właśnie filmów o Bondzie. Kierowniczka działu tłumaczenia musiała być całkiem zaskoczona, ale spojrzała na to tłumaczenie i okazało się ono naprawdę fajne. Dostał więc robotę tłumacza i później pomagał również m.in. w tłumaczeniach TVP, które dziś kojarzy się bardzo źle, ale to o tym może kiedy indziej. Lepiej pogadajmy o tym, co przetłumaczył, a no naprawdę jest o czym, ponieważ na jego koncie można znaleźć wszystkie ówczesne filmy o Bondzie, a także Harem Callahania, bohaterze Brudnego Harego, filmu, z którego potem wyrosła całkiem duża seria, aż 5 filmów i to jest w sumie film, o którym kiedyś będziemy mogli sobie porozmawiać. Przetłumaczył również takie filmy jak Wściekłe Psy, Dzikość Serca czy Szklana Pułapka, o której wspominam nieprzypadkowo z racji tego, że przecież są święta. Najbardziej jednak chyba znane jest przetłumaczenia ogromnej części twórczości grupy Monty Pythona i to zarówno ich twórczości filmowej, jak i telewizyjnej. Sam prywatnie był ogromnym miłośnikiem tych filmów. Tłumaczył również teksty prezentowanych później na antenie piosenek zespołu takich jak Iron Maiden, Pink Floyd, The Doors czy Joy Division. Sam również pomagał w tworzeniu tekstów polskich zespołów, przygotowując anglojęzyczne teksty ich piosenek lub udostępniając własne teksty pisane po angielsku. Jednym z zaprzyjaźnionych zespołów było Cloister Keller, stworzony m.in. przez Anię Ortodox, czyli dosyć ważną osobę w życiu Tomasza. Ważne są tutaj również dwie rzeczy. Po pierwsze, nie oczekiwał za tę pomoc żadnych pieniędzy, a także bardzo często nie chciał, aby jego imię było umieszczane na płytach. Drugą ważną rzeczą jest to, że wspomniałem właśnie o prezentowaniu tekstów na antenie, tylko no właśnie, jak to się właściwie stało, że on trafił do radia. No, tak naprawdę nie jest to zbyt trudne pytanie. Tomasz miał ogromną muzyczną wiedzę, fantastyczne pióro i doskonale znał angielski. Nie ma więc co się dziwić, że momentalnie wszedł w świat dziennikarstwa muzycznego, jednak trzeba też pamiętać, że był dosyć rozpoznawalny wcześniej już wśród warszawskich melomanów z uwagi na swoją ogromną kolekcję płyt, w większości płyt absolutnie niedostępnej w czasach PRL-u. Tomasz miał do nich dostęp przez handel wymienny, jaki prowadził Zdzisław. Większość płyt to była po prostu zapłata za obrazy malarza. Tomasz jednak to nie był ten typ znajomego, który chwali się co ma, ale potem nie daje nawet popatrzeć. Bardzo chętnie udostępniał swoją kolekcję i dzięki temu oraz dzięki ogólnie swojej rozpoznawalności bywa zapraszany do radia. Nie ulegało jednak wątpliwościom, że Tomasz samemu chce pracować na antenie i mu się to udało. Zadebiutował w roku 1982 w radiowej Jedynce. W podobnym okresie przewinął się również przez Radio Rzeszów oraz pojawił się u boku Marka Niedźwieckiego w radiowej Trójce w audycji Zapraszamy do Trójki. Rok później zaczął prowadzić autorską, narokową nutę w programie pierwszym, którą również prowadzi prawie do końca lat 90. Przepraszam, do końca 1990. W międzyczasie przez 5 lat prowadzi również audycję muzykoterapia, nie tylko ballada, w radiowej Czwórce. Najbardziej jednak znany jest ze swojej pracy w radiowej Trójce, w której z autorską audycją pojawił się w 91. To właśnie tam powstała wręcz legendarna Trójka pod Księżycem, na której z czasem wyłącznie się radiowo skoncentrował. Musicie jednak wiedzieć, dlaczego ta audycja zyskała status takiej legendy. Po pierwsze, Tomasz puszczał utwory, tak jak wcześniej mówiłem, z bardzo rzadkich, często wręcz niedostępnych płyt. Pamiętajmy, że wtedy internet nie był aż tak popularny, więc we wspomnieniach wielu ludzi przewija się proces ustawiania mikrofonu, aby nagrać to, co było puszczone w radiu, tylko po to, aby móc sobie to później posłuchać. Po drugie, audycje te były starannie, tak wręcz perfekcjonistycznie przygotowywane. Każda z nich miała bardzo specyficzny, wyjątkowy klimat oraz była zamkniętą całością. Często zdarzało się również Tomkowi czytać, to już wcześniej powiedziałem, czytać własne autorskie tłumaczenia prezentowanych utworów. No dobra, ale w sumie trochę dużo tych dat i nazw, trochę nudnawo się zrobiło. Może pogadajmy więc o tym, jak Tomasz Beksiński przeżył katastrofę lotniczą. Tak jak już wspomniałem, Tomasz zdarzało mu się przyjeżdżać do Rzeszowa, gdzie m.in. pracował w radiu oraz prowadził imprezy. Tak też miało być i tym razem. 2 listopada 1988 wsiadł do samolotu na warszawskim Okęciu. Na początku lot nie odznaczał się niczym szczególnym, aż nagle uczestnikami wstrząsnęło ogromne uderzenie. Niektórzy pasażerowie wylecieli z własnych siedzeń. Tomasz Beksiński później opowiadał, że zaczął uciekać do otwartego wyjścia, gdy nagle zauważył kogoś pod stertą foteli.
Niestety wiedział, kto to jest. Była to 69-letnia kobieta, która już wcześniej zwróciła jego uwagę. Tomasz próbował odgiąć fotele albo w jakikolwiek w ogóle sposób pomóc kobiecie, ale niestety musiał się poddać. Fotele ani drgnęły, a on zaczął się dusić dymem. Uciekł przez wyjście, a kilka sekund później usłyszał wybuch zbiorników z paliwem. No dobra, ale co właściwie spowodowało tę katastrofę? No wina częściowo leżała po stronie pilota, nie włączył on specjalnej instalacji, która zapobiegała obludzeniu się samolotu. Problemem był też samolot Antonow 24 wyprodukowany w 1959 roku. Po tym wypadku oraz paru innych rozpoczęły się gorące dyskusje, w wyniku których końcowo wycofano samolot z eksploatacji. Ciekawostką jest jednak fakt, że w Korei Północnej do dziś wykorzystuje się parę egzemplarzy. Tomasz nigdy więcej nie wsiadł na pokład samolotu oraz ledwo uniknął śmierci. To znaczy tym razem, ponieważ Tomasz był wręcz owładnięty motywem własnej śmierci. Skłonności samobójcze przejawiał już od najmłodszych lat. Po raz pierwszy próbował się zabić w roku 1977. Połknął parę tabletek, a także, dla pewności, odkręcił gaz w mieszkaniu. Po chwili rozległ się poważny wybuch. Tomasz trafił do szpitala z poparzeniami, ale tę próbę przeżył. Mówiłem wcześniej o nekrologach rozwieszonych przed wyprowadzką do Warszawy, jednak to był rodzaj raczej specyficznego żartu, na który swoją drogą nabrało się całkiem dużo osób. Na tyle dużo, że sam Tomasz później stwierdził, że to nie było zbyt mądre, zwłaszcza że pojawiło się w pewnym momencie widmo wyrzucenia go z uczelni. Z następnej próby uratował go ojciec, zaniepokoił się on nieodbraniem telefonu. Podobno niezbyt palił się, aby pójść sprawdzić, ale gdy już poszedł, to odnalazł Tomka leżącego na podłodze w stanie śmierci klinicznej. Nałykał się jakichś środków nasennych. Zdzisław szybko wezwał pogotowie, jednak no niestety następna próba samobójcza niestety będzie już bardziej udana. Ale zanim to rodziną Beksińskich wstrząsnęła inna tragedia, choroba Zofii. Dokładnie nieuleczalne tętniaki aorty. Tomasz w tym momencie stracił swoją ogromną miłość. Być może zachowywał się okropnie, ale widać, że w głębi serca tak naprawdę kochał swoją matkę. Żegna się ze słuchaczami w legendarnym wydaniu Trójki pod Księżycem. 24 grudnia 1999 roku zażywa ogromne ilości leków. Niestety tym razem się udaje. Tomasz został pochowany 7 stycznia 2000 roku na cmentarzu w Sanoku. W swoim testamencie przekazał wszystkie płyty radiowej Trójce, a posiadane obrazy ojca muzeum w Sanoku. Zdzisław został więc na tym świecie sam. Po roku 2000 przestał malować. Nie znaczy to, że odszedł od tworzenia. Przerzucił się na grafikę komputerową. Zdzisław tak naprawdę nigdy nie bał się najnowszej technologii, w przeciwieństwie na przykład do Tomka, który komputerów ani nie używał, a wręcz nimi gardził. Patrząc jednak na tę pracę, widać, jak mocno technologia wtedy jeszcze ograniczała artystę. Niestety nie mógł doczekać rozwoju technologii. 21 lutego 2005 roku do jego domu wszedł 19-letni Robert. Razem z ojcem zdarzało mu się przychodzić do Beksińskiego i dokonywać malutkich odnapraw. Zdzisław więc bardzo dobrze go znał, a nawet darzył pewną sympatią. Tego dnia przyszedł do domu Zdzisława, chcąc pożyczyć pieniądze, od razu zakładając, że jeżeli ich nie dostanie, to siłą je sobie weźmie. I niestety właśnie tak było, ponieważ 76-letni malarz odmówił, w wyniku czego otrzymał 17 ciosów nożem. 19-letni zabójca przy pomocy swojego 16-letniego kuzyna, który wcześniej stał na czatach, wynosi ciało na balkon, po czym bardzo nieudolnie próbują zatrzeć ślady zbrodni. Z mieszkania wynoszą dwa aparaty oraz dużą kolekcję płyt CD. Niestety to właśnie w taki sposób kończy się nić rodziny Beksińskich. W roku 2016 pojawia się film Ostatnia rodzina Jana Piotra Matuszyńskiego i to był w ogóle jeden z ciekawszych filmów ostatnich lat. Tak naprawdę 2016 to był bardzo ciekawy rok dla polskiego kina. Z jednej strony była Ostatnia rodzina, z drugiej Wołyń Wojtka Smarzowskiego. Gdzieś tam się przewinęła historia Roya oraz Gejsza, ale no, o tych filmach nie wspominajmy. Sam Matuszyński, urodzony w Katowicach, zaczynał raczej od filmów dokumentalnych oraz przewinął się przez parę seriali, m.in. na Filmwebie możemy odnaleźć w jego reżyserskiej karierze serial dla dzieci pod tytułem Detektyw Łodyga. Pierwszym większym sukcesem był film dokumentalny Deep Love, opowiadający historię nurka, który w wyniku udaru zostaje sparaliżowany. Film dostał parę statuetek oraz nominacji, ale prawdziwe trzęsienie ziemi przyszło 3 lata później właśnie w związku z filmem o Beksińskich. Praca nad filmem tak naprawdę zaczęła się od researchu reżysera na Wikipedii. Czytając o Zdzisławie, dowiedział się, że scenariusz filmowy o tej historii już istnieje i leży niedotykany w szafce od 2010. Matuszyński skontaktował się więc z twórcą tego scenariusza, Robertem Bolesto, i jak sam wspominał, tak zaczęła się piękna ich przygoda. Film na Gary Orły nie zjadł wszystkiego, ponieważ musiał podzielić się z absolutnie wybitnym Wołyniem Smarzowskiego. Wygrał jednak wszystko, co tylko się dało w Gdyni, biorąc sobie Złote Lwy oraz za najlepszy film oraz za reżyserię. Wracając jednak do tej historii, to tak, jeden z najlepszych polskich malarzy XX wieku został zamordowany dla dwóch aparatów oraz płyt CD.
Cały jego dorobek zapisał muzeum w Sanoku. Jego prace do dziś zachwycają oraz stymulują tłumy, a sama historia Beksińskiego jest absolutnie fascynująca i no, totalnie warta poznania. Jeżeli wam się podobało, napiszcie to w komentarzu. Czekamy na kolejne odcinki. Hej!